Matusz, zostałeś bramkarzem sezonu. Jaka jest twoja reakcja na tą nagrodę? Chyba miło. Najlepszy z 16, a nawet większej liczby bramkarzy. No tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dla mnie niespodzianka, choć nie ukrywam tego. Miałem dobry sezon, ale zawsze, kiedy w życiu będę patrzył na tę nagrodę, wiem, że to nie jest tylko moja praca, ale całego zespołu, trenerów i całego klubu, że dostałem szansę. I jak mówię, jestem bardzo szczęśliwy. 18 czystych kąt, jeśli dobrze liczę. Jaka jest recepta na to, żeby tak dobrze bronić? Recepta? No, zawsze się liczy drużynę. Jak bramkarz nie ma drużyny, tak tych czystych kąt dużo nie będzie. Tak naprawdę ja miałem z przodu bardzo dobrych kolegów i to mi bardzo pomagało. Myślę, że to jest to największe, co może mieć bramkarz. Pamiętam, Matusz, jak ty rok temu mniej więcej pojawiłeś się w Lechu Poznań, wtedy się spotkaliśmy i ty sam mówiłeś, że ty zdajesz sobie sprawę, że na razie przychodzisz jako ten drugi, że pierwszym bramkarzem jest Jasmin Buric. Czy ty się wtedy spodziewałeś, że teraz będziesz w tym miejscu jako najlepszy bramkarz ligi? Tak, dlatego mówię, że nie chcę być skromny, ale dlatego to jest dla mnie niespodzianka, bo przyszedłem do tego klubu, że będę numer dwa i zacząłem bronić, a nagle wygrałem tutaj nagrodę za najlepszego bramkarza. No, co więcej powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję wszystkim, kto mi dał głos. Jakie teraz sobie cele tak indywidualnie stawiasz? Cele? Jasne, chcę być zdrowy i bronić. Cele. Zawsze jestem w klubie, gdzie są te najwyższe cele. I no, chciałem moje marzenie o Mistrzostwo Polski w pucharach po tej drodze daleko być. Zobaczymy. Zawsze jest niewiadomo, jak ten sezon skończy. Mam nadzieję, że następny sezon będzie bardzo dobry i kibicy będą zadowoleni. Ty użyłeś kilka razy w tym wywiadzie słowa skromny. No właśnie, z ciebie jest skromny gość. Jak ty się czujesz na takich galach, imprezach, gdzie no jednak te światła są skierowane w twoją stronę? Nie ukrywam tego, bo nie lubię tego i rozmowy wszystko. No, i jeszcze po polsku jest trudno mówić, choć słowacki, a polski język jest bardzo podobny. Ja zawsze byłem taki, że ja zawsze dużo nie gadam. Ja jestem taki po prostu, za chłopa musi mówić praca. No i ja tak żyję, że chcę pracować i mniej gadać. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.